No podsumowując to spotkanie, to wiadomo, to porażka z Radomiakiem 0-3, ale też tak ogólnie jak miał podsumować to spotkanie, to mija dwa lata, niedługo minie dwa lata mojej kadencji tutaj na stanowisku pierwszego trenera Górnika Łęczna i no tak słabego meczu, no globalnie, tak ocenię cały mecz, słabego meczu mojej drużyny nie pamiętam, bo to przede wszystkim już druga połowa, bo tam powiedzmy początek meczu jeszcze nie zapowiadał powiedzmy czegoś takiego, co zobaczyliśmy później, ale no przegrywając 1-0 do przerwy, no przecież to się zdarza, tak, w piłce nożnej, że te bramki padają i nie zawsze wygrywasz i są momenty, że przegrywasz, ale no po prostu no, wyszliśmy na drugą połowę z nastawieniem, żeby odrobić tą stratę, a zobaczyliśmy zespół, który po prostu no, odpuścił po prostu początek drugiej połowy całkowicie, w bardzo łatwy sposób stracił bramki, mógł stracić kolejne. Do tej pory byliśmy najlepszą defensywą tej ligi i tutaj całkowicie w ogóle no, wszyscy zobaczyli inny obraz. Myślę, że trochę wstyd, bo mecz był transmitowany przez Polsat. Wiele osób zobaczyło właśnie ten taki obraz Górnika, jaki na co dzień nie widzimy i tyle. Tak trzeba to podsumować, te słowa krytyki zarówno mnie, jak i zawodnikom za ten mecz jak najbardziej się należą. Myślę, że teraz taki jest moment, że nie ma co opowiadać o awansie, o ekstraklasie, tylko w tej chwili w krótkim czasie się trzeba przede wszystkim zmierzyć z tym, że jesteśmy na dwóch porażkach. Z tym, że w czwartek jest przed nami najbliższy mecz z Chrobrym i właśnie poradzić sobie w tej chwili tutaj na poziomie drużyny z ustawieniem zespołu, z układem personalnym na to spotkanie i charakternie podejść do tego, że przede wszystkim no, skupić się na tym, żeby tym spotkaniem zbudować dobry obraz, zapunktować, najlepiej wygrać. To będzie najważniejsze. Co takie istotne z tego meczu też płynie to, że w tamtym roku jesienią graliśmy w ustawieniu 4-4-2 do połowy jesieni, tak? I gdzieś tam od 9 kolejki coś w tym ustawieniu się zacierało i bardziej kontynuowaliśmy jesień w ustawieniu 4-2-3-1. Zresztą początek wiosny z Karolem Struskim zaczęliśmy na dziesiątce z młodzieżowcem, którego dzisiaj nie było, jest kontuzjowany. I wróciliśmy właśnie do układu gry dwójką napastników i no, ten mecz właśnie no, potwierdził, że w jakiś sposób w tamtym sezonie uciekliśmy z tego ustawienia, bo coś tam nie grało i w tym meczu kolejny raz nie zagrało. Także tu też trzeba się zastanowić właśnie, wiadomo, że Karola Struskiego w najbliższym czasie nie będzie i zastanowić trzeba się też właśnie, jak tutaj to wszystko poskładać na następne spotkanie, ale tak jak mówię, no też mimo że sytuacja jest taka no, nieciekawa po tym meczu obrazowo, no to też tutaj nie będę jako trener leżał gdzieś tam na podłodze i no, sytuacja w tabeli, w której jesteśmy, nadal jesteśmy tam wysoko, ale mamy swoje kłopoty, jak to w życiu problemy są. Teraz właśnie mówię, nie skupiajmy uwagi na jakichś słowach, awansie, ekstraklasie, tylko na rozwiązaniu problemów, bo to jest przed nami.